Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chrystus zmartwychwstał. To bardzo się cieszę, że prawdziwie zmartwychwstał. Właśnie przed chwilą śpiewaliśmy Alleluja i to jest właśnie ten moment, kiedy Chrystus zmartwychwstaje. Już za chwilę zobaczymy Go żywego i prawdziwego w Jego ciele, w Jego krwi. Za chwilę Go spotkamy właśnie tak jak niewiasty, które biegły od grobu oznajmić radosną wieść uczniom Jezusa. Za chwilę Go spotkamy żywego i prawdziwego, ale zanim Go spotkamy, to właśnie spróbujmy chwilę pochylić się nad tym, co Jezus chce dzisiaj nam powiedzieć. Wiecie, bardzo mnie porusza, zawsze mnie to poruszało, że Jezus zmartwychwstał i z jakimś uporem odsyłał swoich uczniów dokąd? Do Galilei, prawda? Do Galilei. Zobaczcie, to się powtarza w dzisiejszej Ewangelii. Najpierw anioł mówi to niewiastom: idźcie, powiedzcie uczniom Jezusa, niech uczniowie Jezusa idą gdzie? Do Galilei, tam Go zobaczą. Później one spotykają Jezusa, Jezus powtarza dokładnie to samo. Powiedzcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Nie? Do Galilei, do Galilei. Właśnie, tu bym potrzebował na przykład wyświetlić wam, czy pokazać mapę Ziemi Świętej, żebyście rozumieli, w czym jest rzecz. Że Jezus został schwytany, pojmany, został osądzony, skazany, umęczony, ukrzyżowany, zabity, złożony do grobu i zmartwychwstał w Jerozolimie. Jerozolima jest na terenie Judei, mniej więcej na środku Ziemi Świętej, natomiast Galilea jest na północy i tam na przykład w Galilei znajduje się Nazaret, miejsce, gdzie Jezus wychował się, gdzie pracował, gdzie żył, gdzie miał sąsiadów, gdzie miał rodzinę, prawda, w Galilei. W Galilei rozpoczął swoją działalność, w Galilei zaczął nauczać, w Galilei zaczął czynić cuda i w Galilei zebrał swoich uczniów. Właśnie tam ich zebrał i właśnie jak czytamy w Ewangelii, to Jezus tych uczniów spotykał gdzie? Przy zwykłych, codziennych, co? Czynnościach. Na przykład Piotra i jego brata Andrzeja, no to spotkał przy łowieniu ryb, a właściwie to przy naprawianiu sieci po nieudanym połowie ryb, w jakimś takim punkcie życia, kiedy oni byli w ogóle zmarnowani wszystkim, zniechęceni wszystkim, właśnie
kiedy byli przekonani, że prawda, ich życie runęło, bo nic im nie idzie, nic im nie wychodzi, wszystko zmarnowali, jeszcze nawet sieci zepsuli. Właśnie, więc w takiej sytuacji na przykład Jezus spotkał Piotra i jego brata Andrzeja i w takiej sytuacji właśnie ich powołał w Galilei. Prawda? I teraz zobaczcie, że Jezus zmartwychwstały, uparcie tych swoich uczniów odsyła gdzie? No właśnie tam, skąd ich wziął. No zobaczcie, odsyła ich do ich codzienności. To tak bardzo odsyła ich do ich codzienności, że na przykład zobaczcie święty Jan, 21 rozdział Ewangelii świętego Jana, że Piotr z uczniami wraca do Galilei nad Jezioro Galilejskie i zaczynają na nowo łowić co? Ryby, wracają do swoich codziennych czynności, do swoich codziennych zajęć. Słuchajcie, to jest ważne. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że my cenimy sobie co? Co my sobie cenimy? Co przeciętny człowiek sobie ceni? Przeciętny człowiek nie ceni sobie swoich codziennych obowiązków. Przeciętny człowiek nie za bardzo ceni sobie swoją szarą, zwyczajną codzienność. Te codzienne, zwyczajne, szare czynności, które żmudnie dzień w dzień te same trzeba wykonywać. Dzień w dzień trzeba zwlec się z łóżka. Dzień w dzień trzeba umyć zęby. Dzień w dzień trzeba się ubrać. I to jeszcze znaleźć jakieś czyste ciuchy, prawda, bo wypada jakoś między ludzi wyjść w miarę w porządnie ubranym, prawda? Dzień w dzień trzeba wykonać w sumie te same czynności, te same obowiązki, te same zajęcia, prawda? I teraz my tęsknimy za czym? Za czym my tęsknimy? No, tęsknimy za jakąś nadzwyczajnością. I my myślimy, że najważniejsze to jest nadzwyczajność. I wypatrujemy tej nadzwyczajności. Wypatrujemy. Jesteśmy na przykład przekonani, że Bóg jest w czym? W nadzwyczajności. Prawda? Na przykład zobaczcie, jesteśmy na mszy świętej i jakie my mamy podejście, że jeżeli na mszy świętej nie wydarzyło się coś nadzwyczajnego, nie przeżyliśmy czegoś nadzwyczajnego, no to byliśmy, nie? Ale jakby się tu stało coś nadzwyczajnego, na przykład jak ja bym się uniósł ze 2 metry do góry, prawda, to był taki święty Leopold Mandlitz, niedawno żył, bo współczesny był ojcu Pio, czyli tak mniej więcej 50 lat temu żył, czyli są jeszcze ludzie, którzy go pamiętają. I ten święty Leopold Mandlitz, który żył w Padwie i tam też jest pochowany, on miał taki dar, że właśnie w czasie mszy świętej potrafił się unosić w powietrzu. I na przykład mój znajomy egzorcysta włoski taki opowiadał, że jak byli z bratem małymi chłopcami, to służyli Mandliczowi do mszy i ten Mandlitz właśnie się uniósł i jego mały brat tak chodził pod spodem, tak patrzył do góry i powiedział, no nie może być. Nie? Właśnie, więc jakby się wydarzyło coś nadzwyczajnego, to byśmy wyszli stąd z przekonaniem, tak, spotkaliśmy Boga, bo było coś nadzwyczajnego, prawda? Natomiast jak msza święta odprawi się tak normalnie, zwyczajnie, nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, nic nadzwyczajnego nie poczujemy, no to rozumiecie, nie? Patrzcie, że my tak patrzymy też na nasze relacje międzyludzkie. Na przykład jak my postrzegamy miłość? Że miłość jest w nadzwyczajnościach, nie? W czymś krzykliwym, nadzwyczajnym, prawda? Że jak, prawda, chłop zrobi coś nadzwyczajnego, niezwykłego, prawda, no to wtedy się poczujesz jaka kochana, nie? A jak tak jest zwyczajnie, normalnie, no to zwyczajnie, normalnie, nie? Zobaczcie, my szukamy nadzwyczajności. Jesteśmy zmęczeni zwyczajnością, szarością, codziennością, właśnie tą codziennością. I właśnie dlatego nie widzimy prawdziwej co? Właśnie dlatego nie widzimy prawdziwej miłości. Właśnie dlatego, że kojarzymy miłość, dobro, kojarzymy obecność, kojarzymy Boga, kojarzymy wszystko, co najlepsze, z czym? Z nadzwyczajnością. A zobaczcie, że Jezus uparcie pokazywał, że prawda jest dokładnie jaka? Odwrotna. Zobaczcie, nie przypadkiem was zachęcałem, żebyście spróbowali usłyszeć w tych dzisiejszych czytaniach,
A tu muszę wam się przyznać, że tych czytań mogło być dwa razy więcej, tylko mam takie prawo, tutaj przepisy pozwalają na to, żeby wybrać część, więc wybrałem co drugie, żebyście nie myśleli, że ja tu was chcę katować. Nie? Właśnie, więc dlatego was zachęcałem, żebyście to uchwycili. Nie? Boga, który zawsze, zawsze był obecny w historii ludzkości, w historii świata. Zawsze był obecny przy człowieku. Tylko człowiek tego, co nie dostrzegał. Człowiek zapatrzony w siebie, w swój egoizm, swoje wyobrażenia, oczekiwania, nie dostrzegał Boga, bo przecież Bóg nie może być zwyczajny. No nie może. Musi być jaki? Nadzwyczajny. Teraz zobaczcie, jaki Bóg objawia się w Jezusie. Bóg zwyczajny, który żyje w zwyczajnej Galilei, jest zwyczajnym cieślą. Jest tak zwyczajnym cieślą, że przez 30 lat nie ma co o nim napisać. Rozumiecie? Ludzie nie mogą tego znieść, że przez 30 lat nie wiadomo, co Jezus robił w Nazarecie. No właśnie bardzo dobrze wiadomo. Żył tak zwyczajnym, przeciętnym życiem, że nie było potrzeby w ogóle czegokolwiek, co pisać. Rozumiecie? Dowód to jest w tym, jak go jego sąsiedzi, rodzina potraktowali, kiedy właśnie zaczął już nauczać, kiedy zaczął być sławny i przyszedł do Nazaretu. Rozumiecie, oni nie mogli zaakceptować takiego, to jak to Bóg pośród nas taki zwyczajny cały czas był i myśmy go nie dostrzegali, to niemożliwe. Rozumiecie, nie byli w stanie zaakceptować Boga jakiego? Zwyczajnego, bo koniecznie musi być jaki? Nadzwyczajny. I potem zobaczcie, bo to ma głębsze konsekwencje, bo później, kiedy my odkrywamy, że ja nie jestem nadzwyczajny, to nie umiem zaakceptować kogo? Siebie. No bo przecież ja jestem taki zwyczajny, przeciętny, taki normalny. Takim normalnym, przeciętnym, zwyczajnym życiem żyję. Jestem zwyczajny. Raz mi coś wyjdzie, raz nie wyjdzie. Wykonuję codzienne, zwyczajne zajęcia. Raz mi się uda, raz nie uda. Od czasu do czasu się okaże, że potrafię popełniać błędy, że jestem słaby, że mam swoje wady. Mam swoje zalety, mam swoje zdolności. Ale mam też wady. Zwyczajny jestem. Nie umiemy zaakceptować siebie jakich? Zwyczajnych. No bo upatrujemy wartość w czym? W nadzwyczajności. I potem, prawda, lecimy. Nie? Lecimy z obłędem w oczach, z rozwianym włosem. Jesteśmy w stanie rzucić wszystko, bo coś tu jest nadzwyczajne. Może wreszcie coś nadzwyczajne. Może ja się wreszcie wykażę. Może coś nadzwyczajnego zrobię. Nie, może spotka mnie coś nadzwyczajnego. Bo zwyczajna codzienność dla nas jest obrzydliwa. I właśnie zobaczcie, w Jezusie objawia się Bóg zwyczajny, który tak po prostu zwyczajnie zawsze był w historii ludzkości. Właśnie był w tym, co zwyczajne. Właśnie w tym, co codzienne. Właśnie w codziennych wschodach i zachodach słońca. W tym, że deszcz pada albo nie pada, że wiatr wieje, że trawa rośnie, drzewa rosną. Że postępuje dzieło ewolucji, że gwiazdy świecą, że my żyjemy. W tych wszystkich zwyczajnych, codziennych rzeczach jest kto? Bóg. Tylko my byliśmy na Niego co? Ślepi. Dlaczego? Bo za wysoko patrzyliśmy w oczekiwaniu na coś nadzwyczajnego. I zobaczcie Państwo, jak się głębiej nad tym zastanowić, to prawdziwa miłość musi być zwyczajna. Musi być zwyczajna. Czy ty byś chciał, czy chciała związać swoje życie z kimś, na kogo możesz liczyć tylko od wielkiego dzwonu? Czy ty byś chciał żyć, wiązać swoje życie z kimś, prawda, kto dostrzega ciebie tylko wtedy, kiedy ciebie potrzebuje? A tak jak ciebie nie potrzebuje, jak nie masz nic do zaproponowania, to już się nie dostrzega, jesteś w jego oczach bez wartości? Czy to według ciebie jest prawdziwa miłość, która jest z tobą tylko wtedy, kiedy jest nadzwyczajnie, kiedy jest fajnie, kiedy jest odlot, a jak trzeba zakasać rękawy,
prawda, i razem z Tobą przyłożyć się do Twoich codziennych, zwykłych zajęć, a to już nie. Naprawdę byś chciał takiej miłości, chciała takiej miłości, która cię opuszcza wtedy, kiedy trzeba rzeczywiście zakasać rękawy i na przykład pozmywać gary. Pomóc ci pozmywać gary. No, naprawdę byś chciała takiej właśnie miłości, która jest tylko od wielkiego dzwonu? Właśnie zobaczcie, jak się głębiej nad tym zastanowić, to miłość jest albo zwyczajna, codzienna, szara, w tych wszystkich codziennych szczegółach, wydarzeniach, w codziennych zajęciach, w codziennych troskach i radościach. Albo jest ktoś z tobą w tym wszystkim, albo cię nie kocha. Bo jeżeli ty w oczach kogoś jesteś wart dostrzegania tylko wtedy, kiedy masz coś nadzwyczajnego do zaproponowania, kiedy na tobie można coś ugrać i w ogóle, jeżeli tak jest, to znaczy, że ten ktoś cię nie kocha, tylko kieruje się czym? Swoim własnym interesem, czyli swoim własnym egoizmem. Ten cię kocha naprawdę, kto jest z tobą na co dzień, kto z tobą wchodzi w twoje codzienne rzeczy, codzienne wydarzenia, codzienne szare rzeczy. Bo ten ktoś nie patrzy na to, co się dzieje, nie patrzy na otoczkę, nie patrzy, prawda, na opakowanie. Tylko temu komuś zależy na kim? Na tobie. I dlatego jest gotowy z tobą być właśnie w najprostszych, najbardziej żmudnych, codziennych wydarzeniach. I tu się spełnia. Właśnie taki Bóg objawił się w Jezusie. Właśnie taki Bóg, który jest z nami we wszystkim. W całej naszej codzienności. Właśnie taka miłość się objawiła. I to jest właśnie miłość prawdziwa. I to jest właśnie miłość prawdziwa, która nie zostawiła nas nigdy, nawet na chwilę. Zabita przez nas, zmartwychwstała. Właśnie to jest miłość prawdziwa. Tak, że można ją poranić, właśnie można poranić tą miłość. Ta miłość będzie cierpieć, ale uparcie będzie się dźwigać i wracać do ciebie w twojej codzienności. Taką miłość odkryły kobiety w Jezusie, taką miłość odkrywali uczniowie w Jezusie, taka miłość objawiła się ludziom w Jezusie. I teraz tenże Jezus, właśnie taki zwyczajny, codzienny, staje dzisiaj przed nami i z jednej strony właśnie pokazuje, że to jest miłość, która nigdy nas nie odstąpiła. Nigdy. Prawda? To jest miłość, która nie odstąpiła cię nawet w twoim największym upadku. Była z tobą i dlatego miałeś w ogóle siłę, możliwość, żeby z tego upadku się podźwignąć. To jest miłość, która nie puściła twojej ręki, nawet jak tą miłość biczowałeś, koronowałeś cierniem, jak tą miłość krzyżowałeś, to ta miłość nie puściła twojej ręki, prawda, czekała, aż się opamiętasz, żeby ci powiedzieć, że cię kocha. To jest właśnie miłość. I to jest miłość, która objawiła swoją niepojętą potęgę. Zobaczcie, właśnie to jest ten znak światła. To jest właśnie zmartwychwstanie Jezusa. Z jednej strony to jest miłość, która nigdy z niczego się nie wycofała, a z drugiej strony to jest miłość, która pokonała wszystko, nawet śmierć i otchłań. I taka miłość stoi przed tobą i zaprasza cię do życia, do wspólnego życia. I dzisiaj, w dzisiejszej nocy my odpowiadamy na pytanie, z kim chcemy związać swoje życie? Z kim chcesz związać swoje życie? Z kim? Z kimś, kto cię dostrzega tylko wtedy, jak coś od ciebie potrzebuje, jak masz coś do zaproponowania? Z kimś, kto jest gotowy z tobą być tylko od wielkiego dzwonu, tylko wtedy, jak na tobie może coś zarobić? Przyjrzyj się, kto z tobą był w całej twojej codzienności, kto cię nigdy nie odstąpił. Zobaczcie, co powiedział Jezus na ostatniej wieczerzy. Mówił o wspólnym zanurzaniu ręki, gdzie? W misie. To bardzo symboliczne stwierdzenie. Przyjrzyj się, kto z tobą rękę zanurza w twoich codziennych zajęciach, twoich codziennych czynnościach. Komu chcesz zaufać? Dzisiaj tak stoi Jezus i o to pyta. Jezus, który nigdy w niczym ciebie nie zostawił, nigdy w niczym ciebie nie opuścił. Komu chcesz zaufać? Z kim chcesz budować życie? Z kim chcesz iść przez życie? Za chwilę będziemy mieli okazję odpowiedzieć na to pytanie. Dziś jest wieczór decyzji, tak.
Dziś jest wieczór decyzji. Chodzi o to, żeby zdecydować mądrze. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, ostatnia, tu już na koniec, że jest jeszcze taka pułapka, nie? Że tak patrzymy na Jezusa, odkrywamy wielkość Jego miłości, właśnie ten upór tej miłości, właśnie tą wytrwałość tej miłości, prawda? Odkrywamy Jego wierność i co odkrywamy? Że trochę nie dorastamy, że tak naprawdę nie potrafimy wytrwać przy tej miłości, że tak naprawdę nie potrafimy do końca zaufać Jezusowi, że tak naprawdę do końca nie potrafimy puścić różnych rzeczy, które nam przeszkadzają być wiernymi Jezusowi. Wiecie, bo tu nie chodzi o to, że jak my nie będziemy wierni Jezusowi, to Jezus się wścieknie i nas będzie karał. Zobaczcie, Bóg pokazał w Jezusie, że nigdy nas nie zrezygnował i w Jezusie wyciąga do nas rękę. I to nie jest ręka karząca, tylko to jest ręka do uchwycenia. To nie jest ręka karząca, to jest ręka przygarniająca, zapraszająca. Słuchajcie, to jest niepojęte. Miłość, która bez przerwy Cię zaprasza, która sobie nie wyobraża, że mogłoby Ciebie nie być. Miłość, dla której największą tragedią nie jest to, że umiera na krzyżu. Miłość, dla której największą tragedią jest to, że mogłoby Cię nie być. Że mógłbyś odejść, że mogłabyś odejść. Rozumiecie? I to jest właśnie to pytanie, czy chcesz takiej miłości, czy z taką miłością chcesz związać się. I tu nie chodzi o to, czy ty jesteś doskonały, gotowy, prawda, i dorastasz do tej miłości, wszystko umiesz, wszystko wiesz i w ogóle. Tu przeciwnie. Tu miłość wyciąga do ciebie rękę dlatego właśnie, że wielu rzeczy nie wiesz, że wielokrotnie się pomyliłeś, że wielokrotnie upadłeś, że wielokrotnie zbłądziłeś. Właśnie dlatego miłość wyciąga do ciebie rękę, żeby ci pomóc, poprowadzić i w ogóle. Rozumiecie? I teraz my decydujemy się na życie z miłością, która objawiła się w Jezusie, nie dlatego, że jesteśmy doskonali, tylko dlatego, że chcemy być w drodze z tą miłością. W drodze, słuchajcie. Czy chcesz iść przez życie dalej, właśnie z tą miłością, która przygarnęła cię w momencie chrztu? Czy chcesz być w drodze, iść przez życie dalej z tą miłością, która przyszła do twojego życia, która weszła w twoją codzienność, która chce być z tobą w twojej szarej codzienności? To jest pytanie, które dzisiaj stoi przed nami i za chwilę właśnie będziemy mogli na to pytanie co? Odpowiedzieć. Amen.